Słuchajcie, bo tu się mówiło o brak zawodniczek i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał Was uczulić na szkolenie młodzieży. Powiem dlaczego. Byłem na Mistrzostwach Polskich Juniorek i Mistrzostwach Polskich Kadetek i z przykrością muszę stwierdzić, że nie było nikogo z przedstawicieli klubów. Ja tutaj nie mówię oczywiście o na przykład Pałacu Bydgoszcz, gdzie był Pan Sagan, ale to z ramienia Polskiego Związku Piłki Siatkowej szybciej. Nie było nikogo. Musicie sobie zdać sprawę, że takie są moje obserwacje, że szału nie ma, tak, w tych rocznikach. Wierzcie mi, że szału nie ma. I z obserwacji wynika, że klubów młodzieżowych, naszych młodziczek i kadetek w porównaniu do chłopaków jest taki sam, nawet z wskazaniem na dziewczyny, natomiast klubów juniorskich już jest 1/3. Dlaczego? One się zakochują, tak, dorastają i tak dalej, to jest jedna sprawa, ale mi się wydaje przede wszystkim, że nie ma zainteresowania tymi juniorkami, tym wszystkim. Też dlatego te dziewczyny rezygnują. Wierzcie mi, że jest sporo dziewczyn, zwłaszcza w kadetkach, które warto było obserwować, zwłaszcza pierwszego dnia. Tak jak na chłopakach chociażby, nie wiem czy widzieliście, ale na kadetach i na juniorach byli wszyscy menadżerowie i byli prawie wszyscy trenerzy, przyjechali to jeszcze na juniorze. Musicie wpłynąć na klubu. Teraz ja wiem, że będzie obowiązek współpracy lub posiadania sekcji juniorskiej. Musicie na kluby, wy ze swojej strony, ja zaraz powiem, co my ze strony związku będziemy chcieli zrobić. Wpłynąć na to, żeby to szkolenie młodzieży jednak było ważne. Tak? Przy budżetach, które mają niektóre kluby, naprawdę 200 tysięcy złotych to jest promil. A w wielu przypadkach jest tak, że się nie chce dawać pieniędzy. Oczywiście są pozytywne przykłady, ale mówię o negatywach. Chcę Wam zwrócić uwagę, że sami mówicie, że za dużo musicie płacić zawodniczkom, bo ich nie ma. Przed chwilą Alek powiedział, że są 4, trzeba wziąć kontuzjowane. Musimy wspólnie, razem z Polskim Związkiem, doprowadzić do tego, żeby populacja tych grających dziewczyn była większa. Bo to jest w Waszym interesie, musicie przekonać kluby i prezesów. Ja wiem jak jest, bo ja sam byłem w Bielsku. Pan Świstak powiedział, żebym składał na drzewo, on się nie będzie zajmował juniorkami. Nie? Ja wiem jak to jest, tylko musicie po prostu mieć świadomość tego, że szału nie ma i w jakiś sztuczny sposób nie poprawimy tego, za chwilę nie będzie miał kto grać. Ja nie widzę w rocznikach 9-4, 9-7 na przykład żadnej wystawiaczki, żadnej rozgrywającej. Okej, dziewczyny zdobyły mistrzostwo Europy kadetek, ale dobrze wiecie, że w tych grupach młodzieżowych to nie świadczy jeszcze o niczym, tak? Bo to dobry dzień akurat się złoży i można wygrać mistrzostwo Europy. Dlatego mówię, rola jest tutaj wasza taka, żeby tych prezesów jednak do tego namawiać, żeby to nie tylko juniorki, ale żeby były kadetki, albo współpracować z innymi klubami, bo jest wiele klubów młodzieżowych, które naprawdę robią fajną robotę, ale nie mają środków. Jeśli wy wykażecie, kluby Orlen Ligi wykażą większe zainteresowanie, być może tych juniorek zostanie więcej, nie wiem, ja tego nie wiem, ale mówię, one gdzieś giną, tak? Chociażby macie samo to 1/3 klubów juniorskich, jeśli chodzi dziewczyny do chłopaków, to jest skala, tak? Żebyście mieli taką świadomość. Ja z racji tej swojej funkcji związku zaproponowałem coś takiego, żeby po pierwsze wzmocnić reprezentację B, żeby związek znalazł pieniądze jednak, żeby co roku było organizowane szkolenie w kadrze B, żeby za kilka lat wystartować wizy europejskie, jeżeli się da. To ze związku, żeby powstało takie stanowisko koordynatora do kadr młodzieżowych, który by kontrolował te wszystkie talenty, które przepływają od momentu Wolejmanii do Mistrzostw Polski Juniorek, ale tutaj chodzi o chłopaków, kontrolę nad SMS-em, Spała, Sosnowiec i tak dalej, i tak dalej. Coś się dzieje, tylko musi tak samo pójść z drugiej strony. Jednym z takich punktów jest, tutaj kilka osób mówiłem, stworzenie takiego profilu genetycznego siatkarki i siatkarzy. Tu nawet są goście, już przyjechali, którzy zbadają dzisiaj 8 dziewczyn. Na czym to polega? Wytypowaliśmy, mówimy, dobra, mówmy o dziewczynach. To samo jest u chłopaków. Wytypowaliśmy 30 dziewczyn, naszym zdaniem, reprezentujących najlepiej predyspozycje wybitnych na swoich pozycjach. Na 5 pozycjach badamy geny, bada się 2 geny. Jeden gen, który mówi o mięśniach szybkokurczliwych, wolnokurczliwych. Drugi gen, to w skrócie oczywiście, tak? Drugi gen, który mówi o skoczności, zwinności, co są cechy fizyczne. Ten profil, i to jest na całym świecie, żebyście mieli jasność, to się na przykład w Holandii, z tego co wiem, wszyscy, którzy zaczynają jakąś taką zabawę ze sportem, najpierw są badani pod kątem profilu, jeśli nie ma profilu, są odrzucani. Prawdopodobnie już mamy tam 40-50 wyników, bo u chłopców jest 30, u dziewczyn 30, z
tych profesjonalistów i jest po 30 osób z grup młodzieżowych, żeby porównać, jak to jest w populacji. To jest mniej więcej. Będzie o tym informacja, będą wszystkie badania pewnie na stronie związku, natomiast szczegółowych informacji na pewno nie będzie, bo to będzie profil utajnia. Polega to na tym, my mniej więcej możemy się domyślać, jakie geny powinien mieć siatkarz, chociaż z tych badań, które przeprowadzamy, są pewne wyjątki. Tak? Natomiast prawdopodobnie będziemy chcieli zrobić to tak, żeby pod kątem przyjmowania do SMS-ów po prostu odrzucać osoby, które nie rokują. Tak? Musicie mieć świadomość, że wyszkolenie zawodniczki czy zawodnika w całym cyklu SMS-u to jest ponad 100 tysięcy złotych w skali państwa. Jeżeli jakieś przez 30 to jest sporo. Także takie działania zaczęliśmy w związku, ale mówię, jeśli nie będzie poparcia w terenie, jeśli wy nie wymusicie, bo naprawdę taka jest wasza rola, nie wymusicie na prezesach docenienia, a to wizerunkowo to jest udowodnione, tak, że poprawia wizerunek sponsorów, także warto, no to gdzieś się rozmyje, czyli działanie musi być dwustronne. Ja z doświadczenia wiem, że na przykład jak prowadziłem BKS, czasami jakieś te wyróżniające dziewczynki tam 16-17-letnie przychodziły na trening, dostały koszulki, wierzcie mi, że to oddziaływało od razu na nią, dawało kopa. Macie w klubach grupy młodzieżowej, współpracujecie, zaproście, czasami to naprawdę dużo nie kosztuje, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu taką zawodniczkę, to nie musi być 19-letnia, będzie 16-letnia, 17-letnia, która rokuje, daje to kopa. Daje to kopa, to jest wyróżnienie dla takiej dziewczynki. Wy nic nie stracicie, na pewno nie stracicie, na ogół macie dwie siatki, trenujecie na dwóch siatkach, czasami można jeden trening może nie poświęcić, bo jest w cudzysłowiu, ale na taki trening zapraszać. Krótko mówiąc, one muszą poczuć, że mają jakieś zainteresowanie. Bo jeszcze raz powtarzam, bo moim zdaniem szału nie ma i za chwilę się będziecie płacić coraz więcej pieniędzy, będziecie sobie wydzierać i przepłacać, krótko mówiąc. Ja nie mówię, że one mają nie zarabiać, po prostu mi się wydaje, to jest chyba nie tylko moje zdanie, że po prostu dziewczyny zarabiają za dużo do swoich umiejętności. Także to jest, jak macie jakieś pytania, mówię, to ci goście, dzisiaj badamy 8 dziewczyn. O 16, a to jest tylko wymaz jamy ustnej, to nic nie jest, nic specjalnego. Także mówię, to tak zaczynamy działać coś w związku, jeśli chodzi o te juniorki przede wszystkim, ale generalnie o cały ten pion szkolenia młodzieży, żeby to było bardziej pod kontrolą, może tak. Ja tutaj się bardzo cieszę, że głośno to powiem, że zaczyna się myśleć w tym kierunku przede wszystkim o to, żeby to była druga reprezentacja Liga Europejska, bo to były moje postulaty, między innymi w stosunku do związku, ale jest jeszcze inna rzecz, że związek też będzie musiał, trochę powinien myśleć inaczej, bo teraz zobaczmy sobie, z tego zespołu juniorek, które w tym roku nie zakwalifikowały się na Mistrzostwa Świata. Tutaj są dwie, Kąkolewska i Wójcik. Reszta nie załapała się także do zespołu uniwersjadowego, dlatego że nie są studentkami i rocznikowo nie mogą brać udziału. Chociaż można by było w jakiś sposób je to wciągnąć. I zauważcie, że te dziewczyny, no praktycznie tak, teraz nie trenują, skończyły reprezentację, nie trenują. W klubach, jeżeli trafiły do was, to wątpię, czy jedna albo dwie, zobaczymy je od razu na boisku, raczej będą w kwadracie, prawda? Ile będą w kwadracie. I za rok się okaże, że te dziewczyny znowu, jeżeli nie będzie tej reprezentacji B, a jakby była i 100 dni szkolenia na przykład, to by był no, wielki kop. Taki pozytywne słowo dla nich i w tym roku i w przyszłym roku. To ten rok dla nich już jest stracony. Przyszły rok może można, że tak powiem, odzyskać, o ile ta reprezentacja będzie i będzie miała ileś tam dni szkolenia. Ale to od was też zależy trochę, żebyście także w stosunku do związku mówili o tych sprawach głośno, bo to są rzeczy, które, że tak powiem, można potem wyjąć. Wy będziecie z tego mieli wartość dodaną na rok, dwa, trzy. A reprezentacja kadetek też jest interesująca i może się okazać, no nie, akurat tu się nie okaże, że nie będzie kwalifikacji tak jak teraz i znowu rocznik jeden nie robi nic. Znaczy nie robi nic, w sensie takim jest, kończy się sezon, dziewczyny się rozjeżdżają, jadą do klubów, zaczynają pracę po 4 miesiącach, na przykład przerwy, i
pracują w klubie, no powiedzmy, pracują czy grają tyle, co grają i znowu następny roczek leci. To temu trzeba zapobiec. Dlatego uważam, że czym więcej będzie zawodniczek w szkoleniu centralnym, właśnie druga reprezentacja, idealnie by była, Liga Europejska, tak jak to jest w Turcji, jak to jest w Serbii, że dziewczyny grają i w Grand Prix, i w Lidze Europejskiej i jakoś się to udaje. A u nas też moglibyśmy to w tym kierunku pójść. Niekoniecznie wydając na to ogromne pieniądze. Wydaje mi się, że bardzo się cieszę, że tak powiem, coś się może ruszyło w tym kierunku. Jak macie jakiś postulat, ja mam przykład chociażby z tej kursu konferencji z chłopakami, z którymi się spotkałem jako szef rady trenerów i mówiliśmy o challenge, tak? Przekazali swoje postulaty. Ja zebrałem jak gdyby w całość, przekazałem to tam wyżej. No i z tego co wiem, tam bardzo dużo rzeczy udało się zmienić. Więc jeśli wy macie coś, co was boli, co byście chcieli zmienić, śmiało do mnie. Ja od tego jestem, żeby to przedstawić tam na górze. No, ja się tam nie boję, dobrze wiecie, że ja się tam nie boję. Oprócz tego, że powiedzą ci, żeby chcieli pieniędzy, nie? Nie, no mówimy o organizacyjnych rzeczach, także mówię, tam z challenge'em wyszło z 10 było postulatów czy 8 i chyba z tego co wiem 4 czy 5 przeszło, więc ma to ręce i nogi. Mówię, jakby coś, to ja jestem tylko do jutra, bo jadę do Częstochowy, ale ja mam prostego maila, bo to jest związkowy, to jest gwagner@bzps.pl. Także ja jestem od tego tak naprawdę i chciałbym coś zmienić, próbuję coś zmienić, także jeśli... Znaczy, oczekuję, krótko mówiąc, pomocy od was. Ja nie mówię jeszcze o stworzeniu w ogóle stowarzyszenia trenerów, to myślę, że to jest jak gdyby temat na tą czteroletnią kadencję. Natomiast moim zdaniem sprawy są ważniejsze. Chodzi tutaj o sprawy szkoleniowe, które można bez wielkich pieniędzy poprawić. Ale ja też potrzebuję jak gdyby od was, tak? Waszych pomysłów, współpracy. Tak? Także ja, nie bójcie się, bo ja się nie boję. Ja wstaję i walę, krótko mówiąc, na zarządcie i tyle, bo taki jestem i dobrze mnie znacie. Dlatego jak coś, to po prostu, jeśli macie coś do przekazania związkowi, żeby to przekazać wyżej, to ja wam gwarantuję, że ja to przekażę. Ale wydaje mi się, że kluby nie mają interesu w tej chwili, w szczególności kluby organizacji, by szkolić dzieci i młodzież. Z bardzo prostej przyczyny. Menadżerowie. Zakładam, że mamy wychowanki swoje, mają po 17 lat. Nie są zgłoszone w Orlen Lidze, przychodzi pan menadżer, dogaduje się z rodzicami, ta dziewczynka podpisuje, my możemy za nią żądać 6 tysięcy złotych. A przed chwilą powiedziałeś, że w SMS-ie kosztuje wychowanie zawodniczki 100 tysięcy, w klubie 50. I tu jest duży problem. Myślę, że sprawa ekwiwalentu plus uregulowania transferu z menadżerami czy umów z menadżerami rozwiązałaby problem. Dlatego o tym mówię, bo ja wiele lat się tym zajmowałem i dochodzi do paranoicznej sytuacji u nas w klubie, że nasze wychowanki, które jedna czy dwie są w naszej drużynie, do których nadal mamy prawo, traktujemy je jako wychowanki, czyli co, jesteśmy pierwszym klubem, musimy płacić menadżerowi za to, że z nią umowę podpisujemy. Paranoja. Ale mieliście się już dogadać, jeśli chodzi o ligę, że już nie płacicie. Ja mówię o tym od paru lat. To nie jest tak, że to jest w tym roku. To trwa. I nie dogadasz się z rodzicem czy z dzieckiem, które jest niepełnoletnie i tu nic nie możesz zrobić. Musiałbyś 16-latkę, która ci rokuje, płacić jej kontrakt, zgłosić ją do Orlen Ligi, wpuścić na parę minut. Wtedy miałbyś szansę za tą dziewczynę wyjąć pieniądze, które są nieporównywalnie większe. Dlatego klub nie bardzo ma interes dzisiaj szkolić. Lepiej jest kupić. Taka jest chora rzeczywistość. Że jak nikt nie będzie szkolił, ja wam tłumaczę. Po prostu nie będzie miał kto grać, a wy będziecie płacić coraz większe pieniądze. No bo jest Azerbejdżan, teraz jest Turcja. Okej, Włoszki troszkę, ale zobaczcie, ile oni płacą, tak? Zobaczcie, co wam zostaje. Sami płaczecie, tak? Kurczę, musicie tyle płacić. Nie? Ale bez siłowości jest się dobrze. Nie, a problem, to problem menadżerów to związek widzi i chce go w jakiś tam sposób, nawet była ostatnia rozmowa, rozwiązać, ale to też musi być jak gdyby solidarność klubu. Niestety kluby nie są Nie wszystkie kluby szkolą.
To jest raz, ale też w stosunku do tych menadżerów nie są solidarne, tak? Jeśli podejmują decyzje, to solidarne. To też wy musicie w jakiś sposób wpłynąć, tak jak chłopaki właśnie wpłynęli na swoich prezesów i wynegocjowali te zmiany w challenge'u, tak wy musicie. Dlatego problem jest i super, jest jeden głos, kolejny jak najbardziej. Ja to przekażę i zresztą my ten problem widzimy, nie? Bo no, u nas się nie bierze takimi małymi kubkami, tylko od razu garściami. Ale to ta sytuacja powoduje jedno, że nie ma dobrych. Jakby było więcej, większa populacja dobrych, automatycznie jest to jest łatwiej. A tak oni są świadomi, że zawsze kogoś sprzedadzą. Tak? Stąd my się boimy, że jutro w Częstochowie zawitają menedżerowie i będą już wyłapywać dziewczynki 14-15-letnie. My mamy takie obawy. Na finale Wolejmanii w zeszłym roku w Sopocie pojawiło się dwóch menedżerów i rozmawiali z dziećmi 12-13-letnimi. Już rozdawał gościu wizytówki. No, wydaje mi się, że ten problem, to tylko związek nie musiał. Bo kluby mogą tylko sygnalizować, że coś takiego jest, bo to uwaga jest słuszna, jeżeli ktoś szkoli, a że tak powiem, potem wyjmie z tego 6 tysięcy za pracę włożoną, to po co mu szkolić, łatwiej kupić. Mówimy o tych kilku klubach, które szkolą, bo jest ich może, nie wiem, czy na palcach jednej ręki byśmy je zliczyli. Chyba nie. Więc jest mniej ich niż pięć. Więc ja uważam, że no, taki problem prosty, bo problem jest rzeczywiście prosty, bo oni mają niejako prawo pierwokupu, a no, ciężko jest ze swoją wychowanką podpisywać kontrakt i płacić jej za to, znaczy menadżerowi za to się podpisuje kontrakt. I ja mówię, czy więcej takich głosów wyjdą, bo problemów jest sporo. Problemów szkoleniowych, organizacyjnych także. O tym trzeba mówić. Od tego roku zaczynamy patrzeć bardzo krytycznie na ramy, czyli będą już kryteria i tak dalej, i tak dalej. Zauważyliśmy, że gimnazja same zaczęły sobie organizować podstawówki w miejscowościach. Szkolenia, robią szkolenia dla nauczycieli z podstawówek, robią dni otwarte, więc to jakby zaczęło się kręcić. Oczywiście mamy świadomość, że to powinno z gimnazją pójść w dół, a nie do góry. No, mamy tą świadomość, może tyle mogę powiedzieć, tak? Ja tu mam jeszcze jedną uwagę, to żeśmy wczoraj na ten temat rozmawiali, żeby właśnie z okazji tych SOS-ach znalazło się miejsce dla trenerów, może nawet nie dla trenerów, dla ludzi, którzy znajdą, tak powiem, poszczególne głowy, pójdą, że tak powiem, do szkół i wyciągną nawet rocznikowo ludzi, którzy są starsi już, prawda? Którzy są starsi. Ale to jest utopia. Nie jest utopia. Jeżeli znajdziesz dwie, trzy osoby, które przyjdą, to wiadomo, że trzeba by było te osoby dociągnąć do grupy, która jest... Nie wyobrażę sobie, jak jest w tym niżu demograficznym, jaka jest walka tych małych gmin, gdzie jedna osoba decyduje o zamknięciu szkoły. Ale to jest problem. Jest straszny problem. Następnym problemem jest chociażby kadra szkoleniowa, gdzie po prostu są układy i nauczyciel daje kogoś bliskiego, a nie kogoś, kto się zna na siatkówce. Mało tego, na przykład do niektórych miejscowości jeździł szef projektu, szef szkolenia, poseł, żeby wynegocjować z dyrektorem. Wyobraźcie sobie, żeby no nie ten pan z ulicy, tylko rzeczywiście ktoś, kto w tej siatkówce działa. Takie mamy problemy. Natomiast jest straszny niż demograficzny, wierzcie mi. Myślę, że dzięki tym SOS-om ta populacja się utrzyma, pewnie wzrośnie, ale bo tak było no, drama, było naprawdę. Jest wiele szkół zamykanych, likwidują miejsc, znaczy po 10-12 nauczycieli ze średniej szkoły nagle zwalniają, bo nie mają dla nich po prostu ludzi. I walka o każdą osobę, zwłaszcza w małych miejscowościach, tam 40-50 tysięcy, które biorą z poszczególnych takich powiatów, no to jest walka o śmierć i życie. Autentycznie. Takie są problemy. Ale nie ukrywam, że jest bardzo dużo ciekawych ludzi. Tak, to na pewno jest problem, bo zdajemy sobie sprawę, że szkoły są zamykane i będą zamykane, ale tak jak mówię, no, czasami
wokół wyrośniętego, rocznikowo już ponad. Bo to jest zakładka scouting tam w tym naszym tym i tam mają każdego umieszczać, kogo zauważą. I takiego, że tak powiem, bo jak się tak zrobi badania tych zawodników, przede wszystkim tych zawodników, którzy byli w reprezentacji, to wielu z nich trafiło w wieku już zaawansowanym, nie trafiali w wieku, że tak powiem, od szkoły podstawowej, a trafiali, mieli kilkanaście lat, a czasami troszeczkę nawet więcej. I ci zawodnicy grali po tej reprezentacji, grali bardzo dobrze, więc może wydaje mi się, że my musimy uważać na każdą taką osobę, jeżeli gdzieś ją zobaczymy, gdzieś ją spotkamy, żeby ją sygnalizować, żeby ją do tej siatkówki przyciągać. Jest jeszcze koszykówka, jest jeszcze piłka ręczna, która jest konkurencją dla nas, prawda? Więc tym bardziej, jeżeli się znajdzie taką osobę, taką dziewczynkę czy takiego chłopaka, to trzeba starać się to czynić. A jakby był ktoś, może tak powiem, miałby tylko taką funkcję, a może nie, może właśnie trzeba tych trenerów, którzy są, uczulić, żeby też ludzie, którzy są rocznikowo już, że tak powiem, poza, a może z nich coś być, to się w przyciąga.